Jesteśmy z telewizorem Panasonica DX900, czyli najwyższym modelem. Długo czekaliśmy. I dużo się działo przed jego premierą. Tak, zgadza się. Jak pamiętacie, już od samej jesieni mieliśmy z nim do czynienia. W tej redakcji byli sami inżynierowie z Japonii. Przywieźli prototyp. Dokładnie na tym samym miejscu stał ten prototyp. Już wtedy zauważyliśmy, że rzeczywiście no, chyba będziemy mieli do czynienia z killerem. I jeszcze z tej technologii LCD da się coś wycisnąć, tak? Przyjęliśmy, że to już jest kres możliwości, okazuje się, że się da. No później Las Vegas, potwierdzenie tego, co widzieliśmy, konwencja Panasonica, no i jest wiosna i w końcu finalny telewizor stanął w naszej redakcji. Szefie działu testów. W redakcji stoi też już w sklepach, tak? Tak, zgadza się. Szefie działu testów, przetestowałeś go już dokładnie, tak? Maciek już dokładnie go sprawdził, zobaczył. No i myślę, że teraz możemy rzeczywiście wydać już taką finalną opinię, czy warto było czekać, czy warto on jest swojej ceny, bo ta cena też nie jest taka niska. Rzeczywiście ten telewizor swoje kosztuje, ale już wiemy, że odbiło się to pozytywnie na jakości obrazu, nie oszczędzano tutaj. Też słuchajcie, przypomnę, że dostaliśmy teraz ten telewizor, dlatego że przede wszystkim czekaliśmy na premierę Ultra HD Blu-raya i tak naprawdę pełni możliwości tego telewizora, no właściwie teraz dopiero, prawda, możemy zobaczyć. Tak. Czym widzicie, z tyłu leci Mad Max, też właśnie z Blu-raya, no i w końcu można zobaczyć, na co stać ten telewizor. No to co, pierwsza rzecz, Maćku, jaką się ciebie zapytam, no to jest czerń, no bo to zawsze nas najbardziej interesuje, wszystkich zresztą to interesowało. Ile on strech ma ten telewizor? No, ma ponad 500. Ponad, prawda? 500, no właśnie, ja pamiętam, że inżynierowie nawet przywieźli tam wycinek prawda? Ekranu i żeśmy, ale nie chcieli pozwolić zdjęcia zrobić. Top secret bardzo. Tak, top secret, ile jest stref, ale szybko sobie wyobraziliśmy, ile ich jest i można było bez problemu naliczyć, że jest ponad 500. No i jaka jest ta czerń? Pozytywnie się to odbiło? Tak, znaczy właśnie dużo faktów na temat tego telewizora jest i na wielu płaszczyznach opowiemy, ale jeżeli chodzi o te fundamentalne rzeczy, to na czerni się to świetnie odbiło i czerni można śmiało porównywać do telewizora OLED, przynajmniej takie wrażenie miałem tutaj siedząc naprzeciwko, całkowicie przy ciemnym pomieszczeniu, po prostu czerń była jak ramka w większości przypadków i nawet w teście doczytacie o tym, że tam wychodziła nieskończoność kontrastu dosyć często. Więc myślę, że przy jakimś lekkim podświetleniu tła jeszcze, co jest zalecane, jest to po prostu, można powiedzieć, jak OLED i pod tym względem nie ustępuje. A jeżeli chodzi o ten efekt halo, bo to każdy się boi i pyta, czy rzeczywiście na wprost tam, pomimo tak dużej ilości stref, to widać, nie widać, jak to wyszło tutaj? To właśnie myślę, że dzięki temu top secret konstrukcji nowej, której nie pozwoli sfotografować, jest bardzo niewielki ten efekt. Głównie widoczny pod kątem, bo wiadomo, że tego typu zjawiska, no ale tak się nie ogląda, tak to jest, tak się męczy wyświetlacze, a nie używa. Natomiast na wprost naprawdę jest bardzo mały. No to przejdźmy teraz do tego, co jest właściwie najważniejszym elementem tego ekranu, czyli zgodność z Ultra HD. Pierwsza rzecz to, że ten telewizor jest w 100% zgodny z certyfikatem Ultra HD Premium, prawda? Tak. Myślę, że nasi czytelnicy już wiedzą, powinni przynajmniej wiedzieć, co to oznacza. No i my teraz przejdziemy po kolei przez te aspekty. No myślę, że zaczniemy od kolorów, prawda? No bo rozdzielczość to jest jasne, tak? No wiemy dobrze, potrafi wyświetlić rozdzielczość 4K, to jest oczywiste. Natomiast jak już wiecie z naszych testów Blu-raya, Ultra HD Blu-raya, wiecie, że największe wrażenie zrobiło na nas kolory i technologia HDR. Dokładnie. Dlatego zacznijmy od kolorów przede wszystkim, tak? Jakie ten telewizor prezentuje kolory i czy jest bliski temu, co chciał nam pokazać reżyser? Jak ci to wyszło w testach? Jeżeli chodzi o... jeszcze wrócę troszeczkę o REC 709, czyli to, co my telewizji High Definition, to jest w 100% zgodne i pokazuje w zasadzie w 100% to, co chciał reżyser po kalibracji. Pięknie się to ustawia. Natomiast jeżeli chodzi o kolory w Ultra HD, bo tutaj mamy tą bogatszą paletę barw, to również ją bardzo ładnie oddaje i ma dobre pokrycie, ponad 70%, czyli większość tych barw, które tutaj reżyser będzie chciał umieścić w najbliższych latach, będzie mogła być tu wyświetlona i tu jest ciekawy akurat film leci Mad Max, tak? Bo to jest film, gdzie dobrze widać te nowe kolory, że tak powiem. Na tych płomieniach właśnie, które widać, to jest barwa, na pewno na kamerze to nie wyjdzie, no bo nie da rady, tak? Zresztą monitory wasze też pewnie nie pokazują takich barw, na pewno.
Ale to jest coś nowego. To wygląda fajnie. Akurat zatrzymałem się, jak leciał ten film i postanowiłem zmierzyć, co to jest za kolor. Mhm. Faktycznie on wychodzi ponad to, co dało się do tej pory zobaczyć. No i jest wow, tak? Natomiast technologia HDR to jest jeszcze większe wow, można tak powiedzieć, bo jest to dokładnie, no, całkowicie nowa jakość i ten telewizor jest pierwszym, który jest nie tylko kompatybilny z tym, tak? Nie tylko to przyjmie, przetworzy, ale przede wszystkim wyświetla walory. Mhm. Zapewnia 1200 kandeli, to dlatego to naklejkę dostał, Sutra HD Premium. No ale jakie to wrażenie robi, no to znowu musimy chyba uciec w opis, bo nie idzie tego pokazać inaczej niż na własne oczy w naturze. Natomiast mogę powiedzieć taką anegdotę bardziej, że pokazywałem wielu osobom film z HDR-em tutaj. No i wszyscy, którzy widzieli, nie związani powiedzmy z branżą wideo, mówią, no ładny obraz i tak dalej. Generalnie nie jakieś ochy i achy. Natomiast jak przełączyłem im na wersję Blu-ray z tego, no to mówią, nie, to niemożliwe, coś tutaj oszukujesz, Maciek, tak? Że Blu-ray tak słabo wygląda. To nie wyglądało w ten sposób zwyczajnie, tak? Bo w sumie tak jest, wiecie, HDR jest technologią, która pozwala odwzorować rzeczywistość. Jeżeli nagrywamy jakieś światło, słońce czy coś, to po prostu razi trochę. Jest ten efekt, że to razi tak jak w rzeczywistości trochę nas to razi. No i taka naturalność to jest coś, co bardzo się lubi i bardzo się toleruje po prostu, tak? Ludzka percepcja. Jasne. A powiedz mi, bo do tej pory żeśmy tak rozmawiali, pamiętam, sami nawet często wspominaliśmy, że ilość tych stref, prawda, że jak jest ich dużo, to ten HDR będzie punktowo lepiej wyglądał, ale chyba podczas poznawania tego wszystkiego, bo przecież wszyscy się uczymy i sami to poznajemy, cała branża to poznaje, to tu chyba jednak jasność ma najwięcej, prawda, samego ekranu do powiedzenia. Tak, no. Generalnie jest to inaczej implementowane i faktycznie parametr zwany jasnością jest tutaj najistotniejszy, więc myślę, że w najbliższym czasie producenci będą się chwalić, że ten ma 1000, ten ma 1200, 500 może. No i obawiam się, że też może być trochę jak z kontrastem w ubiegłych latach, że po prostu uciekali w wartości nierealne i trochę przekłamane, tak? Czyli generalnie jak mamy telewizor, powiedzmy, bez pełnego podświetlenia, z niższej półki tańszy, ale jeżeli będzie miał też jasność 1000 czy 1200 kandeli, to rozumiem, że efekt powinien być porównywalny, tak? Tak, z tego co na razie widzę, efekt będzie porównywalny, tyle tylko, że będzie gorsza czerń w trybie HDR, tak? Okej, czyli jednak cały czas ta ilość tych stref ma znaczenie właśnie, żeby był HDR, ale żeby była też super, super czerń. Tak, tak? Powiedziałbym, że efekt HDR będzie równie dobry, ale czerń będzie też proporcjonalnie gorsza, czyli tutaj duża ilość stref ma jeszcze większe znaczenie niż w high definition. Jasne. Okej. Okay. No właśnie, bo wiem, że jeszcze tam żeśmy w testach też sterowali tym podświetleniem, prawda? W związku z tym, jak porównywaliśmy między zwykłym Blu-rayem, tak, a Ultra HD Blu-rayem, to też tam była jakaś opcja z tym podświetleniem, to musimy to jakoś też... Tak, tak, oczywiście. Mniej więcej chodzi o to, że do oglądania HDR-a musi być podświetlenie na max, żeby telewizor oddawał to, co... Ale to nie oznacza, że on będzie tak raził, jak w przypadku zwykłego Blu-raya, tak? No, wbrew pozorom... Dokładnie. Wbrew pozorom na ten temat jeszcze artykuł napiszemy. HDR może się okazać za ciemny do oglądania w dzień. Jasne. Bo jest to efekt przystosowany do oglądania generalnie w ciemnym pomieszczeniu. Rozumiem. A powiedz w ogóle, jak się kalibrowało taki telewizor, bo to właściwie był pierwszy telewizor, który żeśmy, to chyba będzie, zapamiętasz to, prawda? Zapamiętamy ten telewizor, na pewno zapamiętamy w naszej redakcji, że to był telewizor, na którym się uczyliśmy i to pierwszy właściwie telewizor, który w 100% się udało z tego HDR-a. Udało się skalibrować w nim HDR, czyli faktycznie za pomocą moich przyrządów ustawić. Właściwie poświadczyć bardziej, że ta krzywa jasności, te wszystkie stopnie, to nie jest takie złudzenie, jak do tej pory zawsze miałem wrażenie, że jak ktoś mi pokazuje HDR z dema, no to jest po prostu bomba jasności, tak? I wszystko tam jest, i wszystko się tam dzieje sztucznie, tak? A tutaj faktycznie krzywa jasności się pokrywa z wzorcową charakterystyką. No i dzięki temu, jak oglądamy film typu Mad Max, czy wiele innych, bo mamy ich tutaj dużo, no to wszystkie elementy typu ludzka skóra i tak dalej, to nie jest jakieś super jasne, to nie jest prześwietlone, to jest bardzo naturalne, tylko wszystkie te, ta cała sfera efektowa, światła, ognie i tak dalej, dopiero to nabiera takich bardzo żywych kolorów.
Jasne. A jeżeli także jeszcze dodam, dlatego telewizor poniekąd jest sentymentalny, bo nie tylko nie pokazał tego jako pierwszy raz, ale pierwszy raz to oddał po prostu w sposób zbliżony do studyjnego. Właśnie, bo też zauważyłem w menu, że jest bardzo dużo tutaj opcji właśnie związanych z HDR-em. Już dotykaliśmy różne dema innych firm też, ale zauważyłem, że w innych telewizorach nie ma aż takich możliwości. Natomiast tutaj chyba rzeczywiście można, nie wiem, wspominałeś tam wymusić HDR-a, tam przy HDMI złączu też ustawiasz, prawda? Też dużo bardziej jest to rozbudowane. Dokładnie, myślę, że tak nie będziemy dokładnie omawiać, bo w teście jest to opisane. Jasne, tak, to tam też zapraszamy. Ale jest to już taki stan, a że jest to kompatybilne i będzie działać z urządzeniami, więc to jest ten moment, że no czas kupować, tak? Bo w ubiegłych latach trochę jeszcze wątpliwości było. Wiadomo było, że ta rozdzielczość jest, tak? Pierwszy Ultra HD to przecież był kilka lat temu, kilka lat temu, bodajże 4 lata temu mieliśmy. Jak nie 5. Tak, no więc, no ale były, tak, wiadomo, że to są zawsze te eksperymentalne pierwsze, ale też teraz nas ciekawi, jak użytkownicy będą podłączać Blu-raya właśnie Ultra HD do tych telewizorów z zeszłego roku, sprzed 2 lat. Też liczymy na Was, na Wasze reakcje, kiedy już ten Blu-ray będzie miał premierę, bo to się wydarzy w najbliższych tygodniach na polskim rynku. Jestem ciekaw, co z filmami, ale to temat na inny film. Natomiast oczywiście jesteśmy ciekawi, jak te telewizory się zachowają. A wracając jeszcze do tego ekranu, on też jest certyfikowany przez THX, prawda? Tak. Bo my też żeśmy i w Stanach byli i też widzieliśmy, jak ten telewizor jest przygotowany. To chyba nie jest tylko marketing z tego, co Ci wyszło, prawda? Tak, znaczy, tu, jak wspomniałem, w przypadku Panasonica bardzo dużą wagę przykłada się do oddania barw, do ostrości, żeby to nie było przesterowane tylko tak, jak chciał reżyser. No i tutaj firma THX daje takie dwa tryby. Są to najlepsze fabryczne, są dwa od firmy ISF też, tak? Do kalibracji właśnie przystosowane. Także no, w przypadku Panasonica widać, że to lubią. Okej, czyli ten telewizor można już do Ultra HD Blu-raya kupować, prawda? Tak. To on już właściwie tutaj wyciska 7 płyty. Na pewno, jeszcze dodam, to nie są oczywiście wszystkie płyty z Ultra HD. No właśnie. Żebyście wiedzieli, że standard przewiduje i rozdzielczości do 8K, prawda? No co oczywiście nastąpi pewnie za jakiś czas, ale i też wyższe jeszcze stopnie jasności HDR, bo tutaj mamy 1200, wiernie odwzorowane, mamy do standard do 10000. Tak samo paleta barw może być jeszcze bardziej pokryta. Natomiast to jest to, co mamy na 2016 i to podąża powiedzmy za tym, co w studio jest używane, tak? Więc potencjał jeszcze nie jest wykorzystany całej technologii, ale jest wykorzystane go bardzo wiele i w najbliższych latach na pewno nie będzie takiego boom, takiego skoku, że to się zostanie z roku na rok przeterminowane. Jasne, bo skok właściwie jest teraz. Skok jest teraz. Jasne. No dobrze, czyli telewizor w 100% zgodny z Ultra HD sygnałem. Jest kolejny aspekt związany z DXM900, który był bardzo ciekawy i wielu to też użytkowników ciekawiło, jak tutaj Panasonic się spisze w tym roku, to jest ruch. Tak, dlatego, że oczywiście ten ruch zawsze był ok, ale pamiętam, że często tam pisaliśmy i nie byliśmy tak w 101% zadowoleni, dlatego, że pamiętam, że w przypadku filmów nigdy nie mogłem uzyskać takiego złotego środka między tym efektem teatru a Jadera, czyli lekko szarpiącego obrazu w 24p klatkach z filmów. No i też przy sporcie, tak? Też różne opinie na forum, no wystarczy wejść na forum, też przeczytać, były różne, mówię, różne opinie, jak oglądało się piłkę. No na pewno element był wart dopracowania, no i chyba nas wysłuchali inżynierowie, prawda, w tym roku. Tak, ponieważ rozgraniczyli te dwa działania, bo jest dokładnie jak powiedziałeś, ale jeszcze innym faktem jest to, że jak się włączyło ten system, żeby oczywiście obraz nie smużył, tak, co było ważne, no to i filmy się robiły przyspieszone z efektem opery mydlanej tak zwanym. A w tym roku wreszcie to zrobiono jak trzeba, rozgraniczono te systemy, tak jak to koreańscy producenci robili dotychczas i wreszcie to reprezentuje bardzo wysoki, najwyższy poziom właściwie. Czyli złoty środek jest mamy, i złoty środek i nie ma smużenia. Jasne. A można nawet zrobić tak, że nie będzie smużenia, a filmy będą szarpały, jeżeli ktoś tak lubi oglądać. Ja myślę, że w ogóle dokładne pomiary i zdjęcia, jak to wygląda w ruchu, wszystko w naszym teście, prawda? Można znaleźć. Jak najbardziej. Tak, ja sobie na przewinięcie pod filmem, bo film jest w naszym teście umieszczony, to też do działu właśnie ruchu dojdziecie. Okej, czyli obraz super, ruch bardzo fajny. No może jeszcze taka mała wzmianka, bo to też istotne w przypadku graczy.
graczy. Mm-hmm. Jak tam z lagiem? Też w Full HD i w 4K, bo teraz to też rozgraniczamy, prawda? Dobrze wyszło? Chyba dobrze, z tego co tam widzę, to wyszło, okay. Wyszło dobrze i w Full HD i w 4K. Mm-hmm. Także 37 milisekund mamy, jeżeli jasne. Się nie mylę, i 50 kilka w Ultra HD, zatem i konsola, i komputer jak podłączymy, to w natywnej rozdzielczości możemy sobie pograć. Jasne. Fajnie, bo to też taki element często przy 4K był trudny do osiągnięcia. No i często był po macoszemu, tak? Traktowany był telewizor do oglądania, ale jasne. Nie zawiedli nas. Okej, okay, to co? Mamy super telewizor, czekamy na ruchy konkurencji, bo pamiętajcie, że no teraz możemy powiedzieć spokojnie, najlepszy ekran LCD na rynku, prawda? Dotychczas, tak. Na ten moment mamy kwiecień 2016, najlepszy ekran na rynku. Czekamy na ruchy konkurencji z Korei, też z Japonii, będziemy te telewizory testować. Może z Chin? Tak, no właśnie, coś tam ćwierkają, tak, że coś się ma też i z Chin pojawić. W związku z tym śledźcie nasz portal, nasz forum, nasz fanpage, bo tam będziemy to wrzucać. Myślę, że to tyle w tym temacie, bo można by dużo mówić, natomiast wszystko, te wszystkie szczegóły przeczytacie w naszym teście i do niego właśnie zapraszamy. No to dzięki Maciek, wracamy do pracy i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.